Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobrze, że jesteś, bracie. Dobrze, że jesteś, siostro. Tu, w tej świątyni, w ten sobotni, pierwszosobotni wieczór. I nic piękniejszego, nic pożyteczniejszego nie mógłbyś, nie mogłabyś uczynić w ten wieczór. Niech zatem serca nasze napełniają się łaską Bożą i Bożym życiem, bo ich owocem jest radość i szczęście. Cieszę się bardzo, że jestem z wami w ten wieczór. Dziękuję księdzu kustoszowi za zaproszenie, że mogę razem z wami się modlić. Moja radość jest tym większa, że 40 lat temu uczestniczyłem w tych nabożeństwach, pełniąc posługę wikariusza w niedalekim Haczowie. Przychodziłem tutaj z młodzieżą na tę wspólną, różańcową, fatimską modlitwę, na to fatimskie czuwanie. 40 lat temu. W tamtym czasie, bracia i siostry, tu w miejscu piastowym odbywały się jedyne nabożeństwa na całą okolicę. I w tamtym czasie ze wszystkich stron, południa i północy, wschodu i zachodu, przychodzili pielgrzymi na tę modlitwę, na to spotkanie. I bracia i siostry, gdy tutaj chodziłem z młodymi ludźmi, towarzyszyła nam wielka radość i szczęście takie wewnętrzne. I śpiewaliśmy wtedy taką oto pieśń. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, powiedz Jezus. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, powiedz Jezus. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, pokój w sercu masz prawdziwy. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, powiedz Jezus. Tak, bo bracia i siostry, to Jezus, nasz Zbawiciel, ten, który życie dał na krzyżu, jest źródłem szczęścia ludzkiego serca, człowieczej duszy. I tylko On takie szczęście może dać człowiekowi. Dzisiaj obserwujemy, jak wielu ludzi szuka szczęścia. Bardzo pragną być szczęśliwymi. Podejmują też wiele wysiłku, aby uzyskać ten cel. Ale niestety często zamiast radości i szczęścia doświadczają pustki, rozgoryczenia, rozdarcia, smutku. I zamiast wracać do domu szczęśliwymi, to wracają z pochyloną do ziemi głową, obarczeni ciężarem grzechu. Bo bracia i siostry, szczęście, mimo że go tak bardzo pragniemy i poszukujemy,
nie istnieje samo w sobie. Szczęście jest owocem łaski, owocem życia. Chcesz być szczęśliwy? Chcesz być szczęśliwa? Szukaj życia. Przyjmij to życie, które Jezus daje na krzyżu, abyśmy mieli życie, byśmy mieli je w obfitości. I mając to Boże życie w sercu, będziemy szczęśliwi. Szczęście jest owocem tego Bożego życia. Jesteśmy tu w ten wieczór, aby odkrywać tę bardzo ważną prawdę. Ona dzisiaj powinna dotrzeć do wszystkich ludzi, młodych i dorosłych, mężczyzn i kobiet. W ostatnich tygodniach, jak wiemy, tragiczne wydarzenie, wielka woda. Zniszczone domy, wioski i miasta. Wielu ludzi utraciło cały dobytek swego dotychczasowego życia. Popłynęło to wszystko, nad czym się trudzili, z wodą. Porwała ten ich dorobek niszczycielska siła wody. I tyle zniszczeń przez te fale powodzi. W jednej chwili nie ma domu, nie ma osiedla, nie ma całej wioski. Ale bracia i siostry, dzisiaj na naszych oczach piętrzą się jeszcze groźniejsze fale. Fala niewiary, egoizmu i demoralizacji. Fale, które już nie tylko niszczą to, co fizyczne, materialne, ale dotykają ludzkiego serca, ludzkiego wnętrza i niszczą sumienie i zabijają to Boże życie. I dlatego tylu ludzi dzisiaj zagubionych, smutnych, niespełnionych. Widzimy, jak te niszczycielskie fale uderzają w sumienia naszych dzieci, naszej młodzieży, którym chce się odebrać prawo do katechezy w szkole. W szkole można uczyć wszystkiego, tylko nie o Bogu, tylko nie głosić Chrystusa. Wszystko inne można głosić, nauczać. I trzeba powiedzieć, bracia i siostry, ze smutkiem, że to się dzieje niestety przy wielkiej bierności wielu katolików, przy wielkim przyzwoleniu, by ci, co Boga odrzucili, powiedzieli jak szatan: tam w raju nie będę go słuchał, nie będę go kochał, nie będę mu służył. By ci ludzie dzisiaj mieli dostęp do umysłów i serc, sumień naszych dzieci, naszej młodzieży. A my biernie patrzymy. Więc bracia i siostry, zagrażają nam wielkie fale niewiary, demoralizacji, egoizmu. Dosłownie w ostatnich kilku dniach spotkałem się z dwoma osobami. Młody człowiek, 22-letni chłopak,
przyszedł podzielić się wielkim bólem, bo jego ojciec kilka tygodni temu opuścił dom, rodzinę i zamieszkał gdzieś tam u jakiejś nowej wybrance. Chce doznać szczęścia u jej boku. I znów kobieta z płaczem mówi: mąż mnie zostawił z trójką dzieci. Czy ci ludzie, którzy zostawiają swoje rodziny, znajdą szczęście? Czy można zbudować szczęście na gruzach swojej rodziny? Tyle zadają bólu, cierpienia, bo chcą być szczęśliwi. Nie, nie znajdą na tej drodze szczęścia i spokoju, bo pójście za egoizmem nie tylko uderza w tego, który tym egoizmem się karmi, ale jego najbliższych, jego otoczenie. Więc bracia i siostry, oto te fale, które zagrażają współczesnemu człowiekowi. Więc trzeba nam odkrywać, że Jezus jest naszym Zbawicielem i Jezus daje pełne szczęście. Kto pełni wolę Bożą, ten jest jego bratem, siostrą, matką i tylko ten jest błogosławiony, szczęśliwy. Bracia i siostry, błogosławioną, szczęśliwą jest Maryja, matka Jezusa. Elżbieta, jej krewna, błogosławiła ją w swym domu, mówiąc: napełniona Świętym Duchem, błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią ci się słowa powiedziane od Pana. Maryja uczy nas, aby uwierzyć słowu Pana. I ona jest szczęśliwa? I jeśli my będziemy wierzyć słowu Pana i tak jak ona mówić to najpiękniejsze, najważniejsze słowo: niech mi się stanie według Twego słowa, najpiękniejsze, najważniejsze, tak, będziemy ludźmi błogosławionymi. Będziemy szczęśliwymi. I dlatego, bracia i siostry, patrząc na Maryję, patrząc na tę piękną figurę przypominającą nam osobę Maryi, która przyszła do dzieci, by upomnieć świat, który błądzi, który się zadał, sprzeniewierzył Bogu, przyszła, by wezwać do nawrócenia, opamiętania. Patrząc na tę figurę, chcemy jej zaśpiewać, a wy mi pomóżcie. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, powiedz Maria. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, powiedz Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, pokój w sercu masz prawdziwy. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, powiedz. Tak, ona, bracia i siostry, jest szczęśliwa, bo zanurzona w Boga, w Jego miłość, całym sobą, całą swą istotą, oddana Bogu w realizacji Jego woli. I my też, tak zapatrzeni w nią,
tę wolę Bożą wypełniajmy, abyśmy tak jak ona stawali się szczęśliwymi, błogosławionymi. Więc bracie i siostro, dobrze, że jesteś tu w ten wieczór na tej modlitwie. Dobrze, że jesteście radiosłuchacze i łączycie się z nami w tej duchowej więzi, a my łączymy się z wami. Ten kult Matki Bożej ma takie szczególne dwa wektory, dwa wymiary. Pierwszy to przychodzimy tu do niej, aby jej przedstawić wszystkie nasze troski, problemy, kłopoty, smutki, przeciwności. Przychodzimy tu do niej, aby jej wypowiedzieć tajemnice naszego serca, aby znaleźć u niej pomoc w rozwiązaniu tych różnych problemów. Ale bracia i siostry, nie możemy myśleć tylko o sobie, prosząc Maryję o łaski potrzebne. Trzeba nam, tak jak święta siostra Faustyna, która jest patronką dnia dzisiejszego, mówić: moją misją, moim powołaniem jest modlitwa o miłosierdzie Boże dla całego świata. I my też podejmijmy taką modlitwę. Pamiętajmy, by modlić się o to miłosierdzie Boże dla współczesnego świata, który odchodzi od Boga i który szuka szczęścia poza Nim. Niech to będzie taka twoja misja, którą podejmiesz i na różny sposób będziesz ją praktykował, praktykować w swoim życiu codziennym. Modlitwa o miłosierdzie Boże dla świata całego. Ale drugi wymiar jest może trudniejszy. Nie możemy zatrzymać się tylko na tym, że Maryjo, prosimy Cię, nie opuszczaj nas, wspomagaj nas, pociesz nas. Ale trzeba nam, tak jak Maryja, mieć takie zawołanie: chcę żyć tak jak Maryja, by tę wolę Bożą jak ona wypełnić. By tak jak ona słuchać Boga, w sercu swoim rozważać Boże Słowo, które Bóg kieruje do nas i tym Słowem żyć, tym Słowem wypełniać naszą codzienność, tę w domu, w relacjach z mężem, z dziećmi, w rodzinie, kierować się Bożym Słowem. Tak jak Maryja, wierzyć i wypowiadać to najpiękniejsze, najważniejsze słowo. Oto ja Twój sługa, oto ja Twoja służebnica, niech się dzieje wedle Twojej woli, według Twego słowa. Tak jak Maryja się modlić. Modlitwa Maryi stawała się jej życiem, jak to powiedział kiedyś pięknie Benedykt XVI. A życie stawało się modlitwą. Obyśmy więc to wszystko, co czynimy, to, co wypełniamy jako ojciec, matka, syn czy córka, jako pracownik danego zakładu, abyśmy to wszystko czynili z pamięcią o Bogu. Byśmy tak chcieli żyć, by też cokolwiek czynimy, wszystko na chwałę Pana byśmy czynili. I Maryja tego nas uczy. Więc dzisiaj, bracia i siostry, ten wieczór, fatimski wieczór, niech się rodzą w nas takie postanowienia,
żeby wpatrywać się w Jezusa, w Nim szukać mocy, przyjmować Jego życie, wpatrywać się w niepokalaną Matkę, w jej niepokalane serce, a będziemy czynić wiele dobra i ubogacać będziemy te nasze środowiska, w których żyjemy. No więc, bracia i siostry, chcę zapytać, czy wy w ten wieczór, tu i teraz, jesteście szczęśliwi? Na pewno? No to super. Więc wszyscy teraz zaśpiewajmy. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, powiedz Jezus. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, powiedz Jezus. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, pokój w sercu masz. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, powiedz Jezus. Powiedz Jezus. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, powiedz Maria. Powiedz Maria, jeśli jesteś dziś szczęśliwy, pokój w sercu masz. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, powiedz Maria, Maria. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klaśnij raz. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klaśnij dwa. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, pokój w sercu masz prawdziwy. Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, klaśnij trzy. Bracia i siostry, trzymajmy się Jezusa, trzymajmy się Jego Matki, bo w Nim, w Maryi jest źródło naszego szczęścia. Amen.